Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was do urządzenia wielofunkcyjnego, do jego testu. A mowa słuchajcie o brodeerze DCP1510E. Jest jeszcze druga wersja, kolorystycznie ona się przede wszystkim różni, tak? To urządzenie wielofunkcyjne kierowane jest do małych, takich powiedzmy domowych firm, czy nawet nie domowych, ale małych stosunkowo i do użytku domowego. Wynika to przede wszystkim z jego dopuszczalnego miesięcznego obciążenia, które wynosi około 9000 stron na miesiąc. No i oczywiście również wynika to z samych gabaretów urządzenia i jego możliwości. Sama bryła DCP1510E jest bardzo klasyczna, no i sama konstrukcja też tutaj myślę, że nikogo nie zdziwi, tak? Do góry mamy płaski skaner, oczywiście maksymalnie A4, rozdzielczość optyczna tego cuda to 600x1200 dpi maksymalnie. Z przodu mamy front panel, który pozwala nam na sterowanie tutaj wszystkimi funkcjami urządzenia. Podstawę stanowią te niewielkie gumowe przyciski i to w zasadzie nimi całość obsługujemy. Tutaj mamy tylko niewielki monochromatyczny wyświetlacz LCD, który wyświetla podstawowe informacje odnośnie urządzenia i tego, co akurat wykonuje. Po otwarciu tutaj klapy skanera mamy dwie tak naprawdę rzeczy. Pierwsza to sobie wysuwamy łapki od odbiornika papieru i warto to zrobić przy drukowaniu, ponieważ zobaczcie, jak będzie nam karteczka wylatywała, to ona wtedy się nam faktycznie na tym zatrzyma. Natomiast jeżeli odbiornik papieru nie będzie wysunięty, to nam tak jak teraz wypadnie. Natomiast tutaj mamy również dostęp oczywiście do tonera. Jeżeli chodzi o sam toner, jego instalacja, no to jest dziecinnie prosta. Co ważne, koszty wydruku, tutaj od razu o tym powiem, jak na urządzenie, które kosztuje, słuchajcie, zaledwie około 350 zł, a pamiętajcie, że jest to urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, są naprawdę na bardzo, bardzo dobrym poziomie. W przypadku oryginalnych zamienników koszty druku wynoszą około 8-9 groszy, z tym, że liczę tutaj koszty samego tonera, tak? W przełożeniu na jego wydajność. Natomiast inwestując na przykład w zamiennik, sprawdziłem ceny, możecie już je kupić od około 85 zł i to o zwiększonej wydajności, bo oryginalny starczy na 1000 kopii, natomiast zamienniki nawet na 1500. Obniżacie koszty wydruku do niecałych 6 groszy za kopię. Mówię tutaj cały czas, pamiętajcie, tylko o kosztach samego tonera, nie liczę tutaj na przykład zużycia prądu, tak, czy samych kartek. Automatyczny podajnik papieru jest bardzo niefortunnie umiejscowiony, ponieważ no, mamy standardowe, powiedzmy, gabaryty urządzenia, a sam automatyczny podajnik papieru jest na dole i jest wysuwany. No inaczej tutaj tych kartek nie załadujemy. On mieści tutaj 150 arkuszy, no i też maksymalnie A4, także sobie karteczki ładujemy, tak. Cyk, mamy urządzenie prawie że gotowe do pracy. Niestety, ale to nam o te około tam 20 cm zwiększa konieczną tutaj przestrzeń, tak, do zarezerwowania dla DCP1510E. To jest urządzenie adresowane do biur i słuchajcie, użytku prywatnego. Dziwi więc kompletny brak jakiegokolwiek złącza sieciowego. Tu nie mamy nawet standardowego portu sieciowego, nie wspominając już o Wi-Fi. Jedyną formą komunikacji to jest port USB, standardowy port USB. No i żeby uruchomić takie urządzenie w sieci, no to na przykład wystarczy to podłączyć do routera, tak? Ale w tym momencie jesteśmy ograniczeni możliwością jego ustawienia bez Wi-Fi koło routera, tak? Ewentualnie mam odpowiednio długi kabel musi być. No i tutaj wtedy dopiero urządzenie będzie w sieci pracowało. Po wysunięciu zarówno odbiornika, jak i podajnika papieru, no samo urządzenie zajmuje, jak widzicie, trochę więcej miejsca, niż by można sobie tego życzyć. Teraz słuchajcie, mamy już wszystko omówione, to co trzeba, więc przechodzimy sobie do testów praktycznych. W tej chwili drukarka, urządzenie wielofunkcyjne Brodeera jest wyłączone, więc sobie całość włączamy. Zobaczcie, jak szybko będzie gotowe tutaj już do użycia. Cały czas na wyświetlaczu mamy, proszę czekać. I już. Powiem Wam, że jak na urządzenie wielofunkcyjne, to jest naprawdę dosyć dobry wynik. To, co tutaj ma być dużą zaletą tego urządzenia wielofunkcyjnego DCP1510E, to jest przede wszystkim, słuchajcie, szybkość wydruku i czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony, to ten ma wynosić poniżej 10 sekund. Jeżeli chodzi natomiast o szybkość druku, w ciągu jednej minuty po wydrukowaniu tej pierwszej strony ma być ich 20. Ja mam tutaj przygotowany już dokument,
sam tekst praktycznie. Na sobie tutaj ustawimy drukowanie, mamy Brodera i słuchajcie, rozpoczynamy test praktyczny, czyli tak, cyk, zadanie zostało wysłane do naszej drukarki tutaj, tak, mija 6, 7, 8 sekund i zaczyna urządzenie drukować, także faktycznie niecałe 10 sekund, natomiast zobaczymy, pierwsza strona foilu będzie gotowa, ok, mamy gotową pierwszą stronę, pierwsza strona, słuchajcie, była gotowa po 15 sekundach i 7 dziesiątych, już wydrukowana, tak? Przy okazji możecie zobaczyć sobie troszeczkę, jakość druku jest naprawdę rewelacyjna, tam odkładamy na bok. I teraz słuchajcie, czekam minutę, tak? Tutaj mam ten pomiar czasu dodatkowy i wyciągniemy, słuchajcie, te kartki wszystkie. Zobaczymy, ile faktycznie urządzenie tych kartek wydrukuje. W tej chwili mija pół minuty. Jak widzicie, radzi sobie bardzo dobrze, jest podłączone bezpośrednio do komputera. Mamy 40 sekund, czyli jeszcze troszeczkę. Mam nadzieję, że kartę starczy. Nie starczy kartę. Ok, słuchajcie, widzicie, źle się przygotowałem. Zostało jeszcze 5 sekund do pomiaru, a ja już nie mam kartek. Dobra. Także zobaczymy, słuchajcie, teraz ile jest tutaj tych stron wydrukowanych, tak? Zaraz sobie powtórzymy to jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Słuchajcie, standardowej jakości wydruku. Niecałą minutę już mamy 20 stron, jedna strona mi ta pierwsza uciekła, a tutaj jeszcze trzeba troszeczkę dodrukować, także zaraz jeszcze raz sobie ten podajnik napełnię i zrobimy sobie jeszcze raz ten sam test, także zaraz do Was wracam. Ok, z uwagi na to, że słuchajcie, myślałem, że faktycznie to będzie niecałe 20 stron lub koło 20 stron, się słabo przygotowałem do testu, więc ponawiamy go jeszcze raz, ten sam dokument. I rozpoczynam wysyłanie zadania do drukowania. Natomiast pomiar minuty, pamiętajcie, rozpoczynamy po wydrukowaniu pierwszej strony przez urządzenie. A potem zaraz sobie rozpoczniemy testy kopii. Ok, pierwsza strona wydrukowana. Też to zajęło około 14 sekund do wydrukowania. Z tym, że drukarka była w czasie już tutaj, że tak powiem, gotowości. Tak? Tą pierwszą stronę wyciągam, bo ona się nie będzie liczyła w zestawieniu. No i czekamy równą minutę. I koniec. Minuta, słuchajcie, minęła. Tak. Jeszcze parę stron dodrukowało, zanim zdążyłem anulować. I policzmy teraz, słuchajcie, realnie, ile faktycznie tych stron w ciągu minuty jest wydrukowane, nie licząc tej pierwszej, czyli według standardowej naszej metody testowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 stron, słuchajcie. Czyli jedna strona więcej zdążyła się wydrukować. Czyli jak najbardziej tutaj producent podaje realne wartości. Ok, słuchajcie, rozpoczynam sobie kolejny tekst, czyli tekst kopiowania. Kartka już jest załadowana. Tak? Dobrze ją wsadziłem? Dobrze ją wsadziłem. Podobnie jak w przypadku drukowania, urządzenie nie ma tutaj automatycznego dupleksu. No trudno, żeby w wielofunkcyjnym laserowym za 350 zł był też automatyczny dupleks. Słuchajcie, startujemy sobie z pomiarem. Jedna strona. Zobaczymy, ile będzie to trwało. Ok. Słuchajcie, 11,7 sekundy dokładnie do wydrukowania, do właściwie zeskanowania całej pierwszej jednej strony. Także jest czas całkiem przyzwoity, jeżeli o to chodzi. Ok,
kilka słów na temat poboru prądu. To też jest ważny element eksploatacji i powiem Wam szczerze, że urządzenie podczas testów podłączone do wattomierza pobierało do 370 kilku watów. To jest dosyć sporo, jak na jego gabaryty, tak? Natomiast to też nie jest jakoś wielka wartość, biorąc pod uwagę technologię druku tutaj laserowego. Ale musicie to brać pod uwagę, że no tutaj te wartości, jeżeli będziecie intensywnie eksploatowali DCP 1510E, no będą też miały znaczenie, tak? Bo tyle to pobierają dobre komputery pod obciążeniem. Moi drodzy, jeżeli chodzi o głośność pracy, sami mieliście okazję słyszeć, jak to wygląda. Nie będę tego mierzył sonometrem, bo myślę, że no mija się to z celem i byłby to w zasadzie przerost formy nad treścią. Natomiast kilka słów jeszcze o funkcjonalności samego urządzenia, słuchajcie. Jeżeli chodzi o DCP 1510E, wspomniałem, nie ma tutaj automatycznego dupleksu, natomiast urządzenie na przykład posiada bardzo ciekawą opcję kopiowania dokumentów jakiś, powiedzmy, osobisty, tak? Jak na przykład dowód, czy coś takiego. I to sobie teraz przetestujemy. Ja tutaj co tam wezmę? Wezmę o kartę z apteki, tak? Będzie to nasz dowód osobisty, tak? Bierzemy sobie, odkładamy, ona jest dwustronna i wybieramy opcję kopiowania 2 w 1 ID. Bardzo ważne będzie to, co teraz będzie działo się na wyświetlaczu. Mamy od razu informację, jaką tutaj mamy funkcję włączoną, czyli to jest to kopiowanie ID. Włączamy start. Urządzenie nam kopiuje. Teraz informacja. Przewróć ID, tak? Czyli nasz, powiedzmy, dowód osobisty, na przykład na drugą stronę i wciskamy po raz kolejny start. Teraz zostaje skopiowana druga strona. Zobaczcie, że całość umieściłem dokładnie w tym samym miejscu, co poprzednio. I zobaczcie, jak zostało to zeskanowane. Jedna strona w narożniku, a druga mniej więcej na środku. Mimo że umieszczenie naszego, powiedzmy, dokumentu osobistego było w tym samym miejscu. Także to jest funkcja bardzo przydatna, jeżeli takie dokumenty w jakimś biurze się na przykład kopiuje. Brother DCP 1510E, muszę przyznać na początku, że nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Powiem Wam, że czułem się co najmniej nieszczęśliwy, widząc, że urządzenie, które jest dedykowane zarówno do użytku prywatnego, jak i do biur, nie posiada nawet zwykłego portu sieciowego, co mogłoby się wydawać na chwilę obecną i jest praktycznie standardem nawet w urządzeniach budżetowych. No, nie byłem za szczęśliwy, tak? Druga rzecz, szukam gdzieś, tak, automatycznego podajnika papieru i się okazuje, że zgrabne gabaryty urządzenia dosyć mocno są poszerzane właśnie przez zarówno automatyczny podajnik, jak i odbiornik papieru. No szkoda, bo też tutaj musimy w tym momencie na przykład nie wcisnąć gdzieś w szafę, tak? Nie mamy szuflady, która jest automatycznym podajnikiem papieru, tylko trzeba tego miejsca troszeczkę więcej zarezerwować i modlić się, że na przykład jeżeli pracujecie w jakimś biurze, gdzie więcej osób przechodzi, to że nie ma wśród Was żadnego gamonia, który przejdzie i to zniszczy, tak? Bo będzie chciał na tym usiąść na przykład, tak? Natomiast cała reszta, powiem Wam szczerze, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, zwłaszcza jakość wydruku. Faktem, że jest to urządzenie laserowe, no i od takich urządzeń oczekuje się bardzo dobrej jakości wydruku. No tak, urządzenia budżetowe można było się spodziewać, że może nie być do końca tak różowo. Tutaj to się absolutnie te moje obawy nie potwierdziły i mimo, że jeszcze raz przypomnę, ta drukarka, to urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP 1510E kosztuje około zaledwie 350 zł. To jakość druku jest na najwyższym poziomie, czcionki są czytelne, nic się nie rozmazuje. Mało tego, to co jest jeszcze większym plusem, to jest naprawdę duża szybkość druku. 20-21 stron wydrukowanych w ciągu minuty, to jest wynik naprawdę dobry. Nie ma żadnych przestoi, urządzenie nie myśli. Do tego czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony też jest na bardzo przyzwoitym poziomie. No zobaczcie, niecałe raptem 10 sekund, aż nam się faktycznie ze stanu oczekiwania drukarka odezwie, a około 14-15 sekund, jak odbieramy wydrukowaną pierwszą stronę. Mniej więcej tyle samo trwa, nawet troszeczkę krócej, kopiowanie danych. Dobrą funkcją przydatną właśnie w biurach, gdzie na przykład zadajmy na to, tak, jakiś zakład komunikacji, tak, czy urząd komunikacji miejskiej, skanowane dokumenty, tak, prawo jazdy, dowód osobisty,
mamy funkcję tutaj pozwalającą i to w prosty sposób bezpośrednio z panelu w zasadzie na takie kopiowanie dowodów osobistych, tak? W jednym miejscu układamy, bach, raptem trzy przyciśnięcia i mamy skopiowany dowód osobisty, prawo jazdy, jakikolwiek inny dokument dwustronny. To jest duże ułatwienie właśnie w takich przypadkach. I jeszcze jedna bardzo duża zaleta. To są koszty wydruku. Tutaj Brother, jak wiecie, jest, można powiedzieć, jednym z liderów, tak? O ile nawet w ogóle nie liderem, taniego drukowania. Nie inaczej jest w tym przypadku. Oryginalny toner, który pozwala na wydrukowanie około 1000 arkuszy, powoduje, że koszty eksploatacji w tym momencie, bez uwzględnienia kosztów prądu i samego papieru, wynoszą około 8 groszy za kopię A4. W przypadku zamienników, które kosztują od około 85 zł, a pozwalają na wydrukowanie nawet i 1500 arkuszy, mamy koszty wydruku, które schodzą poniżej 6 groszy. To jest wynik naprawdę bardzo dobry, jak na urządzenie budżetowe, bo niestety często bywa tak, że jeżeli mamy tanie urządzenie, to są drogie koszty wydruku. Tutaj tego nie ma i tutaj wielkie brawa dla Brothera. Myślę, że ostatecznie ze spokojem mogę ocenić na 4,5 gwiazdki to urządzenie. W zasadzie jedynym minusem, który pozostaje dla mnie po testach tego urządzenia wielofunkcyjnego, to jest właśnie cały czas brak połączenia z siecią. Ja jeszcze raz tylko już na sam koniec przypomnę, że to pewne ograniczenie można obejść, podłączając urządzenie bezpośrednio do routera, który dysponuje portem USB i który umożliwia ustawienie zwykłej drukarki do działania w sieci jako urządzenia sieciowego. Niestety to jest obejście problemu, a nie jego rozwiązanie. Powiem szczerze, że wolałbym na przykład dopłacić 20-30 zł i mieć chociażby zwykły port sieciowy, niż właśnie w ten sposób obchodzić ten problem. Moi drodzy, to jest na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Słuchajcie, jeżeli film się podobał, łapka w górę, to nam pomoże w rozwijaniu tego kanału, a osoby zainteresowane zapraszam oczywiście na nasze nowe forum technologiczne, które już tutaj dosyć prężnie działa w różnych kategoriach. Również możecie pytać się oczywiście o takie urządzenia wielofunkcyjne dla domu, dla mniejszych, większych przedsiębiorstw. To jest na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.